W tym filmie wszystko, co warto wiedzieć przed meczem Polski z Macedonią Północną w ramach eliminacji Euro 2020. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Po wielkich emocjach związanych z finałami europejskich pucharów, rozczarowaniu wynikiem i postawą młodzieżowców na mistrzostwach do lat 20, pora na dorosłą reprezentację, przed którą dwa kolejne mecze w ramach eliminacji do Euro 2020. Już w piątek na gorącym terenie w Skopie, pośród często fanatycznej widowni, zagramy z Macedonią Północną. W poniedziałek podejmiemy Izrael. Jak wygląda sytuacja naszej reprezentacji przed pierwszym z tych spotkań? Popatrzmy na układ sił w grupie G. Po dwóch seriach gier Polska przewodzi z kompletem 6 oczek. Dalej nasi najbliżsi rywale, Izrael i Macedonia Północna po 4 punkty. Słoweńcy zanotowali na ten moment 2 remisy. Bez punktów pozostają uznawani za najgroźniejszych rywali naszej reprezentacji Austriacy, a także Łotwa. Nasz rywal nigdy nie grał na mistrzowskim turnieju. Kwalifikacje do nich też należy uznać za nieudane. Walkę o poprzednie Euro Macedończycy zakończyli nawet za plecami Luksemburga. W eliminacjach do Mundialu, choć zdobyli 11 oczek, wyprzedzili jedynie niezbyt mocny Liechtenstein. Reprezentacja ta jest jednak nieobliczalna i znajduje się bez wątpienia na fali wznoszącej. Wystarczy powiedzieć, że na 15 ostatnich konfrontacji tylko raz schodziła z boiska pokonana. Co prawda większość z tych spotkań to rywalizacje z najsłabszymi w Europie w czwartej dywizji Ligi Narodów, ale wyjazdowy remis z Włochami musi robić wrażenie. Do tej pory nie graliśmy z Macedonią o punkty, ale 3 razy zagraliśmy towarzysko. Bilans to 2 wygrane Polski i remis. Ostatnia konfrontacja miała miejsce w 2012 roku, kiedy to zanotowaliśmy najokazalsze zwycięstwo 4-1. Zespoły dzieli 50 lokat w rankingu FIFA. Polska znajduje się w nim na miejscu 21, Macedonia 71. Najgroźniejszym piłkarzem Macedonii, o czym wspominali nawet nasi kadrowicze, którzy mieli już w Serie A możliwość zmierzenia się z nim, jest Goran Pandev, mający w CV m.in. zwycięstwo w Lidze Mistrzów w barwach Interu Mediolan. Napastnik z racji wieku 35 lat najprawdopodobniej nie wygra pojedynku biegowego, ale doświadczenie w mocnych klubach i lidze pozwoli mu z dużym prawdopodobieństwem wykorzystać każdy błąd polskiej obrony. Warto zwrócić także uwagę na Enisa Bardiego, na co dzień występującego w Levante. 23-letni pomocnik to niebywały egzekutor rzutów wolnych. Na przestrzeni sezonu w pewnym momencie zamieniał te stałe fragmenty na bramki częściej niż Leo Messi. Piłkarze, z których Jerzy Brzęczek będzie wybierał podstawową jedenastkę. Bramkarze Łukasz Fabiański i Łukasz Skorupski. W miejsce kontuzjowanego Szczęsnego pierwsze powołanie otrzymał Rafał Gikiewicz. Obrońcy Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Tiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Michał Pazdan, Maciej Rybus. Pomocnicy Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Damian Kędzior, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Damian Szymański i Piotr Zieliński. Napastnicy Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek. Jest zatem kilka zmian w porównaniu do pierwotnej listy powołań. Nie ma kontuzjowanych Kownackiego i Recy, a także Gumnego i Szymańskiego, którzy jak miało być wcześniej ustalone, dołączyli do reprezentacji do lat 21. Przewidywany skład w bramce Fabiański, dalej Bereszyński, Glik, Bednarek, Rybus, w pomocy Klich, Krychowiak, przed nimi Zieliński, na skrzydłach Frankowski, Grosicki, na szpicy Robert Lewandowski. Wygląda to zatem na ustawienie 4-2-3-1. Takiej formacji spodziewa się chociażby Mateusz Borek. Klich i Krychowiak będą odpowiedzialni za zabezpieczenie środka pola i obrońców, w tym asekurację bocznych, gdy ci będą wspierać akcje ofensywne. Frankowski i Grosicki będą starać się stwarzać przewagę przy linii bocznej i naturalnie dostarczać piłkę do Roberta Lewandowskiego. Kluczowym piłkarzem będzie Piotr Zieliński, ustawiony za plecami napastnika Bayernu. Będzie musiał odbierać piłki wyprowadzane z obrony lub od defensywnych pomocników i decydować o kierunku i tempie akcji. Liczymy na kilka otwierających podań do lewego, a także, o ile nadarzy się okazja, stworzenie zagrożenia strzałem z dalszej odległości. Pierwsze dwa mecze reprezentacji Polski w ramach eliminacji do Euro 2020, jak doskonale pamiętamy, wywołały sprzeczne odczucia. Z jednej strony komplet punktów, zwłaszcza w konfrontacji z Austrią, trzeba docenić, jednak styl gry, a raczej jego brak, nie pozwalał na zadowolenie. Miejmy zatem nadzieję, że tym razem otrzymamy pełen pakiet pozytywów. Korzystny rezultat na murawie, pozwalający utrzymać, a najlepiej powiększyć przewagę w grupie nad resztą stawki, ale także postawę, pozwalającą przypuszczać, że zespół narodowy uczynił postęp w realizacji wizji selekcjonera lub przynajmniej udowodnił, że taka wizja istnieje. Bukmacherzy faworyta upatrują w zespole biało-czerwonych, ale nie przewidują łatwej przeprawy zespołu Jerzego Brzęczka. Z
Stawiając na naszą reprezentację, można będzie niemal podwoić stawkę. W przypadku trafnego typu na Macedonię otrzymać można ponad czterokrotność stawki. Biało-czerwoni są faworytem obu konfrontacji, nie może być jednak mowy o przesadnej pewności siebie czy lekceważeniu rywali. Zwłaszcza do wyjazdu z Macedonią trzeba podejść z pełną koncentracją i determinacją już od pierwszej minuty. Plan minimum? Dla mnie 4 punkty. Mniej trzeba będzie uznać za niepowodzenie, bez względu na pozostałe wyniki w grupie. Wymówką nie będą mogły być także dzisiejsze problemy z wylotem na mecz, co wiązać będzie się z poślizgiem w aklimatyzacji, oswojeniu, a także naturalnie czynnościami okołosportowymi jak konferencje prasowe. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu jutro, 7 czerwca o 20:45. Arbitrem będzie niezwykle doświadczony i ceniony Włoch, Gianluca Rocchi. Jaki wynik spotkania Macedonia Północna Polska w piątek przewidujecie? Będzie to trudna przeprawa, czy też zaprezentujemy poziom na miarę indywidualnego potencjału gwiazd biało-czerwonych? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Przed meczami reprezentacji warto sprawdzić podsumowanie postawy polskich bramkarzy, nie tylko tych znajdujących się w kadrze w ligach zagranicznych na przestrzeni sezonu 2018-2019. Odnośnik w lewym dolnym rogu ekranu. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.